Siemaczko, cześć, witajcie, z tej strony Xero i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tematem na dzisiejszy odcinek będzie to, że Lord Crushfield, Blowek oraz oczywiście Steel mieli swoje serwery w Minecrafcie. Przy okazji chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za 160 tysięcy wyświetleń w 2 dni oraz osobom, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie serwer, a ja wam przypnę serduszko. A teraz zaczynajmy. No i pierwszym youtuberom, o którym opowiem, będzie to Lord Crushfield, który całkiem niedawno temu grał na serwerze Tobiasza w Minecrafta oraz kiedyś dawno temu prowadził swoje serwery Minecraft o nazwie mccox.pl. Dodatkowo Marek jakiś czas temu był na serwerze craftcore.pl, czyli na najsławniejszym serwerze w Minecrafcie. Dodatkowo jak możemy zobaczyć jego nick marek2303, biegał sobie oczywiście po swoim serwerze i jak widać na kolejnych screenshotach, możemy zobaczyć, że Marek miał rangę właściciel na swoim serwerze. I kolejną osobą jest Blow, a być może dla niektórych Minecraft Blow, który kiedyś, jak sami wiecie, bardzo dużo nagrywał Minecrafta i był naprawdę popularnym youtuberem oczywiście w Minecrafta. Siemano, z tej strony Minecraft Blow i z tyłu jest Minecraft Blow. Tak, dzisiaj jesteśmy na moim powstającym serwerze, tworzonym głównie z myślą o was, żebyście mogli sobie ze mną zagrać jak i z innymi youtuberami, no i żebyśmy się dobrze bawili, jak widzicie. No i ostatnią osobą w moim zestawieniu youtuberów, którzy kiedyś mieli serwery w Minecrafcie, jest Steel, który prowadził sporo serwerów. Między innymi był to serwer polski penguin.csrv.pl lub także penguin coś tam penguinzone.pl, gdzie te serwery cieszyły się naprawdę sporą popularnością, tak samo jak i Steel, gdy nagrywał Minecraft. Dawajmy łapki za koniec szkolnego roku dla was, którzy są w szkole, byli w szkole. Za nowy... Można chyba, co? Czy nie? Już jak... O, będą zbroję za szybko ubierać. Myślę, że nie. Tak... A! Look for you! O, ktoś ma iced tea. Daję na chwilę, wkuję. No i posłuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że nie każdy tutaj wiedział, że oni wszyscy grali w Minecrafta i dodatkowo także mieli swoje serwery, na których między innymi także zarabiali. No i co, to było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. No i co, wielkie dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!